Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie zakresu obowiązywania protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjętego dnia 25 maja 2000 roku w Nowym Jorku. Prawa dziecka wymagają szczególnej ochrony. W Polsce prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Z dokumentu opracowanego przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie dokumentów ONZ wynika, iż więcej niż 300 tysięcy dzieci poniżej 18 roku życia w ponad 30 krajach bierze aktywny udział w konfliktach zbrojnych. Niektóre z nich w chwili rekrutacji nie mają kończonych nawet 10 lat. Do określenia udziału dzieci w wojnach stosuje się termin wojny dziecięce. Więcej niż połowa wszystkich żołnierzy w wojnie domowej w Sierra Leone w 1999 roku nie miała 18 lat. Od 1985 roku do dziś przynajmniej 12 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Boską Armię Oporu w północnej Ugandzie. Dzieci zmuszane są do walki przemocą i torturami. W Kolumbii aż do 30% dzieci jest rutynowo rekrutowanych do grup partyzanckich i paramilitarnych. Szacuje się, że od 1990 roku na całym świecie ponad 1 600 000 dzieci zginęło w konfliktach zbrojnych. Jak podają źródła, dzieckiem żołnierzem jest każda osoba poniżej 18 roku życia, która jest członkiem rządowych bądź wspieranych przez rząd sił zbrojnych oraz innych regularnych bądź nieregularnych sił albo grup zbrojnych. Mimo silnego zaangażowania w walkę z problemem nieletnich żołnierzy, prowadzoną m.in. przez UNICEF i Amnesty International, rozmiar zjawiska jest nadal ogromny. Współcześnie większość nieletnich żołnierzy werbowana jest pod przymusem. Porywane są z własnych domów, szkół, ulic. Czasami najmłodsi zgłaszają się jako ochotnicy. Dzieci żołnierzy wykorzystywani są jako żywe tarcze, szpiedzy, kurierzy, zwiadowcy. Często zmuszane są do zabijania. W obliczu konfliktów zbrojnych bieda i ubóstwo, wstąpienie w szeregi ugrupowań militarnych daje im jedyną możliwość przeżycia. W pełni zgadzamy się z artykułem 38 Konwencji o prawach dziecka, który zobowiązuje państwa strony do powstrzymywania się od rekrutowania do sił zbrojnych osób, które nie mają 15 lat. Polskie przepisy są nawet bardziej rygorystyczne, bowiem zgodnie z nimi do odbycia obowiązkowej i ochotniczej zasadniczej służby wojskowej mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. W tym kontekście ważne jest dokonanie przez Polskę zmiany deklaracji do protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne. Ojciec Święty Jan Paweł II w orędziu wygłoszonym na 27 Światowym Dniu Pokoju w 1994 roku zaznaczył, iż coraz więcej jest dzisiaj niestety chłopców i dziewcząt, a nawet dzieci biorących udział w konfliktach zbrojnych. Leży w interesie całego społeczeństwa, by ci młodzi ludzie odrzucili przemoc i weszli na drogę pokoju. Wymaga to jednak cierpliwej pracy wychowawczej prowadzonej przez osoby, które szczerze wierzą w pokój. Dlatego też Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera rządowy projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjętego dnia 25 maja 2000 roku w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.